Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. To, o czym wszyscy rozmawiają tak naprawdę nie tylko od wczoraj, ale wczoraj kulminacja strajków nauczycieli, która sprawiła, że rzeczywiście ten temat nie schodzi z języków sądeczan, dlatego że dotyczy ona wielu szkół. Także na terenie Nowego Sącza 22 szkoły włączyły się do protestu, a ze mną wiceprezydent Nowego Sącza Magdalena Majka. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktor. Pani jest tą osobą, która kieruje zespołem, jaki pracował wcześniej nad opracowaniem scenariusza, który ma pomóc w takim ładnym, zgrabnym przejściu przez strajk nauczycieli. Póki co można powiedzieć, że dzieci są pod opieką, mają tą opiekę zapewnione. Tak, rzeczywiście. Po pierwszym dniu strajku, bo tak naprawdę dzisiaj to dopiero początek dnia. Natomiast po wczorajszym dniu możemy powiedzieć, że wszystkie dzieci, które pomimo przesłanej do rodziców informacji, że zajęcia dydaktyczne w szkole nie będą się odbywały, to i tak wszystkie dzieci, które rodzice przyprowadzili do szkół, miały zapewnioną opiekę i to był nasz priorytet przy organizowaniu prac tego zespołu, o którym pani redaktor wspomniała. Dosłownie kilka osób, z tego co wiemy. Wczoraj objazd po placówkach, które objęte są strajkiem. Tutaj zespół, kilka osób objeżdżało i sprawdzało, co się tak naprawdę dzieje. Pojedynczni uczniowie przychodzą, tak, do szkoły? Tak, rzeczywiście. Byliśmy w kilku szkołach, ze wszystkich szkół zbieraliśmy informacje i rzeczywiście ta ilość uczniów, którzy pojawili się w szkołach, to jest od kilku, nawet były szkoły, w których to było dwóch czy trzech uczniów, do kilkunastu. Tutaj pewnym wyjątkiem, myślę, chlubnym wyjątkiem możemy powiedzieć, była jedna ze szkół średnich, zespół szkół elektryczno-mechanicznych, gdzie spora ilość uczniów pojawiła się w szkole i ci uczniowie mieli zorganizowane też różnorodne zajęcia. Jak poinformował nas pan dyrektor, były to zajęcia i sportowe, i takie zajęcia kulturalne, oglądanie filmów, ale też uczniowie mogli na przykład w tych dniach korzystać z pracowni, oczywiście pod opieką wyznaczonych nauczycieli. Nie były to typowo zajęcia dydaktyczne, ale cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczniów technikum. Także kto chciał spędzić czas w szkole, miał taką możliwość. Dzisiaj także takie zajęcia będą się odbywać. Tak naprawdę to, na co rodzice i uczniowie patrzą z niepokojem, to, co będzie działo się jutro, dlatego że jutro dzień sądny dla niektórych, egzamin gimnazjalny bądź ósmoklasisty, który tak naprawdę jest ważnym egzaminem, którego wynik może być ważny dla przyszłości uczniów. Jest póki co zapewnienie, chociaż takie naprawdę nie stuprocentowe, jeśli chodzi o stronę rządową, że uda się przeprowadzić egzamin, ale co jeśli nie? To bardzo trudne pytanie i choć bardzo nie lubię tak odpowiadać na zadane pytania, muszę powiedzieć, że niestety nie jestem dobrym adresatem, bo decyzje co do tego, co by się stało, gdyby nie było możliwe przeprowadzenie, gdyby się okazało, że nie będzie możliwe przeprowadzenie egzaminu we wszystkich szkołach, te decyzje będzie podejmowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralna Komisja Egzaminacyjna, natomiast no, na pewno nie my, nie samorząd. Jeżeli chodzi o Nowy Sącz, to mogę powiedzieć właściwie nieformalne, bo my nie możemy w sposób formalny oświadczyć, że mamy zapewnienie ze wszystkich szkół, że egzaminy tam się odbędą, dlatego że musimy pamiętać o tym, że podczas strajku tak naprawdę każdego dnia rano nauczyciele, którzy przychodzą do pracy, informują dyrektorów o tym, czy przystępują do normalnej pracy, czy też wpisują się na listę strajkową i w danym dniu po prostu strajkują. Dlatego dyrektorzy nie mogą jak gdyby jednoznacznie i tak bez cienia wątpliwości powiedzieć, tak na pewno zorganizujemy w naszej szkole egzaminy. Mamy jednak informacje od dyrektorów, że starają się, że rozmawiają z tymi nauczycielami, którzy zdeklarowali się, że będą uczestniczyli w egzaminach. I z taką bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że w Nowym Sączu te egzaminy będą mogły być przeprowadzone. Pani zdaniem nauczyciele z Nowego Sącza dobrze zarabiają?
nie ma wielkiej różnicy pomiędzy zarobkami nauczycieli w Nowym Sączu, a zarobkami nauczycieli w całej Polsce, dlatego nie podejmę się oceny, czy zarabiają dobrze, czy nie. No myślę, że odczucia nauczycieli, fakt, że przystąpili do akcji strajkowej, jest tutaj jednoznaczną odpowiedzią na to pytanie. Nauczyciele czują, że zarabiają za mało. Pani mogła poznać część nauczycieli choćby podczas okrągłego stołu. Podejrzewam, że także podczas wizyt w szkołach. To już trochę czasu minęło od momentu objęcia przez panią funkcji wiceprezydenta. No właśnie, zaangażowanie tutaj powinno być chyba wynagradzane, prawda? Odpowiednio. Zdecydowanie tak. Natomiast no, musimy pamiętać, że płace nauczycieli regulowane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. I jak gdyby w odpowiedzi na to pytanie, bo cały czas krążymy wokół tematu strajku, to co ja chciałabym powiedzieć, to w rozmowach z nauczycielami, bo przecież mam bardzo wielu znajomych wśród nauczycieli, pojawia się taka informacja, że tak naprawdę jest wiele innych problemów, które powodują u nich rozgoryczenie, no właśnie takie nastawienie, zróbmy coś wreszcie z tym i to coś, co spowodowało, że przystąpili do strajku. I niekoniecznie w przypadku wszystkich nauczycieli jest to kwestia wysokości poborów. Wielu nauczycieli mówi, my nie strajkujemy tylko o podwyższenie pensji. Niestety do powszechnej świadomości przedziera się ten jeden postulat zgłaszany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego przede wszystkim, podwyżka pensji o 1000 zł. I myślę, że jest to pewien problem, bo w powszechnym odbiorze panuje przekonanie, że nauczyciele walczą o ten 1000 zł. Z rozmów z nauczycielami często wynika, słyszę, że nie tylko, bo tak naprawdę protestują także wobec reformy edukacji, która jest ciężka także dla samorządów do przeprowadzenia. Ale reforma edukacji tak naprawdę jest już teraz na ukończeniu. Rzeczywiście najbliższy rok szkolny jest trudny, dlatego że jak wszyscy wiemy, dwa roczniki będą wchodziły do szkół średnich i będą to sytuacja będzie o tyle trudna dla nauczycieli uczących, zwłaszcza w szkołach średnich, że będą dwa roczniki będą uczone inną podstawą programową. Więc na przykład nauczyciel uczący klasę pierwszą po szkole podstawowej będzie miał inną podstawę programową, inaczej będą wyglądały tam zajęcia niż w klasie pierwszej po gimnazjum. Będzie to pewna komplikacja, ale tak naprawdę reforma edukacji jest już teraz na ukończeniu, więc to nie sam fakt przeprowadzenia reformy jest moim zdaniem źródłem tego strajku. A jak ten rok odbije się, jeśli chodzi o nauczycieli w Nowym Sączu? Tutaj myślę na przykład o tym, że w niektórych samorządach konieczne są zwolnienia. Rozumiem, że tutaj to będzie bardziej płynne, dlatego że pod rządami Nowego Sącza są i podstawówki, i szkoły średnie. Tak, mamy w Nowym Sączu 12 szkół średnich. Już w tej chwili mogę powiedzieć, że oferta rekrutacyjna przygotowana przez te szkoły średnie na następny rok szkolny, moim zdaniem, naszym zdaniem jest naprawdę bardzo dobrą ofertą, dlatego że jest to praktycznie podwojenie tej oferty z tamtego roku. To znaczy ta ilość miejsc w szkołach średnich, która była przygotowana dla absolwentów gimnazjum, teraz jest w zasadzie podwojona, czyli taka sama, bardzo zbliżona ilość miejsc, jaka była przygotowana dla uczniów gimnazjum, dla absolwentów gimnazjum, teraz jest, będzie dostępna dla absolwentów gimnazjum i drugie tyle, znowu prawie drugie tyle, bo to jest kwestia naprawdę bardzo niewielkich różnic, miejsc jest przygotowanych w szkołach dla absolwentów szkół podstawowych, dla obecnych ósmoklasistów. Dlatego w zależności oczywiście od rekrutacji, bo tego nie możemy być w 100% pewni, przewidujemy jednak, że nie będzie takich sytuacji, kiedy jakieś większe grupy nauczycieli znalazłyby się bez możliwości zatrudnienia w Nowym Sączu. Czyli generalnie mogą spać spokojnie, jeśli chodzi o takie na przykład rzeczy. Tutaj pani wiceprezydent jest w stałym kontakcie z zespołem, który pracuje teraz nad strajkami. Żaden SMS nie przyszedł, to znaczy, że chyba nic niepokojącego się nie wydarzyło. W tym roku, jeśli chodzi o oświatę, bardzo dużo się dzieje, nie tylko w Nowym Sączu, ale w Nowym Sączu na przykład gorąca dyskusja wokół podstawówki szkoły podstawowej numer 1. Oczywiście odsunięta troszeczkę w czasie, ale jak rozumiem, tutaj wciąż uczniów brakuje w tej placówce. W tym momencie trudno jest mi powiedzieć, czy
że jakby trudno jest stwierdzić, że nadal uczniów brakuje w odniesieniu do klasy pierwszej, która miałaby, która ma powstać w szkole podstawowej numer 1. Ja może tak tylko króciutko dla wyjaśnienia przypomnę, że w związku z tym, że decyzja, czy też uchwała intencyjna dotycząca połączenia szkoły podstawowej numer 1 ze szkołą podstawową numer 2, czy też przeniesienia uczniów ze szkoły podstawowej numer 1 do szkoły podstawowej numer 2, nie została przyjęta pod koniec stycznia tego roku. Wszelkie działania, które naszym zdaniem powinny nastąpić, zostały wstrzymane. W tym momencie nie odbywają się żadne z naszej strony działania, które miałyby, nie wiem, w jakiś sposób zatrzymać funkcjonowanie szkoły podstawowej numer 1. Dalsze funkcjonowanie tej szkoły oczywiście naszym zdaniem będzie zależało od tego, czy rzeczywiście duża ilość uczniów zgłosi się do klasy pierwszej w tej szkole. Rekrutacja rusza? Rekrutacja rusza we wszystkich szkołach podstawowych. Rekrutacja w zasadzie już ruszyła. I tutaj no, po prostu będziemy się przyglądali, jak ta sytuacja będzie wyglądać. Dyskusja powróci, rozumiem, w przyszłym roku, tak? Zdecydowanie tak. I wtedy będą podejmowane ostateczne decyzje? Wtedy będziemy podejmowali decyzje. Wtedy będziemy, jeżeli naszym zdaniem sytuacja się nie zmieni, będziemy proponowali Radzie Miasta ponownie podjęcie takich decyzji. Tak naprawdę zmagamy się teraz z niżem demograficznym, czyli nie możemy tego już w tym momencie ocenić, jeśli chodzi o to, jak będą wyglądać te kolejne roczniki? No rzeczywiście z danych demograficznych wynika, że przez następne, o ile dobrze pamiętam, 4 lata lub nawet 5, do szkół w Nowym Sączu, nie tylko w Nowym Sączu, ale tutaj mamy dane z terenu miasta, będzie przychodziło do klas pierwszych, będzie przychodziło coraz mniej uczniów. To są ilości o 30-40 uczniów mniej w kolejnych rocznikach, co przekłada się na jedną lub dwie klasy pierwsze mniej. Oczywiście, znowu, my nie możemy być w 100% pewni, ilu uczniów pojawi się w szkołach, bo oczywiście mogą też pojawić się uczniowie spoza terenu miasta Nowego Sącza. Natomiast no, jednak te dane demograficzne są dla nas pewną wskazówką co do pewnej tendencji, jaka będzie się pojawiała w edukacji. Pani wiceprezydent oprócz edukacji odpowiada także za na przykład ochronę zdrowia. Ciężko tutaj mówić o tym, co tak naprawdę w Nowym Sączu. Zazwyczaj z ochroną zdrowia kojarzą nam się przychodnie. Tych przychodni miejskich już dawno tak naprawdę nie ma. Ale na przykład też domy pomocy. Ten dzienny dom opieki na przykład na Plantach, który powstaje. Jaki to już jest etap prac? W tej chwili cały czas odbywają się tam prace remontowe. Nie ukrywam, że dopóki zajmuje się tym Wydział Inwestycji, który nadzoruje przebieg prac, na tą chwilę nie mam informacji o dokładnej dacie, kiedy zostaną te prace zakończone i kiedy przystąpimy już do takiego etapu organizacyjnego, rzeczywiście przygotowującego ten dzienny dom opieki do pracy. Mam nadzieję, że będzie to w naprawdę niedługim czasie. Natomiast nie mam na ten moment informacji o konkretnej dacie, kiedy prace remontowe zostaną zakończone. Według planu miał być to przełom kwietnia i maja. Przypomnijmy, co będzie się tam działo tak naprawdę? Dzienny dom opieki przeznaczony będzie dla osób, które wymagają opieki, natomiast rodziny, czy też te osoby nie decydują się, nie chcą przebywać w domach pomocy społecznej. Uważamy, że bardzo potrzebna jest taka placówka i że będzie bardzo dużą pomocą dla i dla osób tam przebywających, i dla ich rodzin, które będą po prostu mogły każdego dnia rano przywieźć, pozostawić osobę wymagającą takiej opieki i mieć pełne przekonanie, że przez cały dzień ta osoba będzie objęta bardzo dobrą opieką. Tam będzie zarówno opieka pielęgniarska, jak i będą organizowane różnego rodzaju zajęcia rehabilitacyjne, ale też zajęcia społeczne. Naprawdę bardzo się cieszymy, że ta placówka w Sączu powstanie. Magdalena Majka, wiceprezydent Nowego Sącza, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.